I patrzcie, tu jest jakaś odskocznia chyba. I co to daje? Absolutnie nic, ćmy za mną lecą. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry ARK Survival Evolved. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku przenieśliśmy się na Genesis Part 2. Wybudowałem małą bazę. Tutaj niedaleko właśnie tego terminala. I mi pisaliście, że jak użyję F na to, to będę mógł wyciągnąć wszystkie moje dinozaury. No i tak jest, no nie okłamaliście mnie. A czy działa to tutaj, czy... Nadal to nie działa tutaj, no dobra. O, już latam jak ten, jak szalony. Tutaj możemy wziąć nasze stworzenia, słuchajcie. O, tylko że ja już wszystko straciłem. A, to super. Skraszowało mi grę, jak wyciągnąłem stąd przedmioty i chciałem wyciągnąć wiwernę. No to tak średnio bym powiedział. No to niedobrze, a ciekawe czy wiwernę będę mógł wyciągnąć. O, i teraz ją mogę wyciągnąć, nie skraszowało mi gry. Szkoda, że wcześniej to tak nie zadziałało. Mogłem najpierw wiwernę wyciągnąć, a potem wyciągać przedmioty. No nie pomyślałem o tym, a wiedziałem, że to może skraszować grę. Bo już kiedyś mi skraszowało grę. No trudno, no trudno, no trudno. Nie mieliśmy tam chyba jakoś bardzo dużo rzeczy, tylko mój karabin, wszystkie strzałki do oswajania, no to jest problem, no. Mamy wiwernę. No ale nie mamy nic, będziemy startować z łukiem. O kurde, będziemy potrzebowali jakiegoś moszczopsa, żeby zbierał nam jagody. Ale kurde, to nie jest to, co czymś się chciałem zajmować dzisiaj, to taka trochę lipa wychodzi nam tutaj teraz. No mamy wiwernę, no. Nie wiem, czy bardziej się opłaca wiwerną latać, czy tym plecakiem odrzutowym. Dobra, spokojnie, bez paniki, poradzimy sobie bez tych przedmiotów, poradzimy sobie bez tych przedmiotów. Będę musiał trochę pograć, dłużej po prostu dzisiaj. Ale poradzimy sobie bez tego. Ja mogę to pewnie zabić, ale wątpię, żeby... O kurde. Wątpię, że z tego przedmioty mi jakieś dobre wypadną. No dobra, ale może jakieś przedmioty z tego wypadną. O. Jezu, już się przestraszyłem, że to coś wybuchło i zabiło moją wiwernę. No i dobra, ale nic z tego nie wypadło. Dobra, no nic, słuchajcie, polatam, pozwiedzam, poszukam. Ładna ta mapa, wam powiem. Ładnie to tu wszystko wygląda. I teraz to ja już w sumie nawet nie wiem, gdzie ja bazę mam. Ale chyba gdzieś w tamtym kierunku, o kurde. Ej, o tym nie pomyślałem o tym. Nie pomyślałem o tym, że mogę zgubić bazę. Dobra, chyba znalazłem miejsce, gdzie mam bazę. O, patrzcie, tu bobry są. Bobra by było fajnie oswoić. Żeby zbierał nam drewno, nie? Ale zatrzymałem się tu, żeby podnieść zrzucik, bo może w zrzuciku znajdziemy jakieś narzędzia. Mamy paralizator. Ej, to może... Siarkę? Po co mi siarka? Jakieś siodło, siodło na tapeżarę. Legendarne. Siodło na gachę, też legendarne. I napterka. No fajny zrzucik znaleźliśmy. Ale ja potrzebuję narzędzia. I ciekawe, czy paralizatorem legendarnym będę w stanie z tego? Który on ma poziom? Weź to sowaj. 68. Dobra, najwyżej go zabijemy. W głowę. Ups. To niezły legendarny paralizator. Dobra. Już wiem, gdzie na mapie jest moja baza. Musimy znaleźć metal, słuchajcie. Nie będę latał za dinozaurami. Nie będę szukał, wiecie, żeby coś zlutować, jakieś narzędzia. Musimy znaleźć metal, chyba kamiennym toporkiem. A, ten mój kamienny toporek się niszczy, ale wydropiliśmy w sumie inne kamienne toporki, także... Nasze kilofy w sensie, co ja gadam. W każdym razie musimy znaleźć metal i zrobić sobie musimy metalowe narzędzia. Może kusze i strzały też już bym sobie zrobił. Tylko nie wiem, gdzie tu metal można znaleźć. Myślałem, że w górach sobie tutaj polecę i znajdę metal, a nie widzę nic. Może inaczej wygląda? Dobra, tutaj jest metalu trochę. Coś tu wyłączyłem. Nie wiem, co to było, ale to było z Genesis. Mamy już podstawowe narzędzia, słuchajcie. Przerabiam metal. Musimy sobie odblokować karabin, aczkolwiek z karabinu, no to długo sobie jeszcze nie postrzelamy, bo nie mamy amunicji. Aczkolwiek zastanawiam się cały czas, czy gdzieś tam sobie później nie polecę, nie zmienię mapy znowu, nie wrócę na wyspę przypadkiem, bo na wyspie mam najwięcej materiałów i tam bym sobie porobił amunicję i wszystko, przygotowałbym sobie. No ale dzisiaj chyba będziemy musieli sobie poradzić z kuszy, więc na pewno sobie kuszę odblokujemy. Kusza, ile? 7 sztabek metalu. Dobra, bez problemu sobie zrobimy kuszę i będziemy potrzebowali zatrute strzałki, żeby jakieś dinozaury pooswajać. No, troszkę szkoda, że wszystko straciliśmy. No ale w sumie to taka przygoda będzie dodatkowa. Dzięki temu. Wiwerna i tak nam dużo pomoże. Mamy sporo mięsa. Mięso już się tutaj mięsko nam psuje na... żeby zrobić zatrute strzałki. Chciałbym przetestować misję, ale nie wiem, jak się kompletnie do tego przygotowywać i chyba weźmiemy sobie tego, spróbujemy po prostu za chwilkę. To jest też spoko, że ja wszystkie te przepisy muszę odblokowywać od początku, bo mi się postać zresetowała. I wszystko tak naprawdę od nowa odkrywam. Z tą różnicą, że wiwernę mam, bo tylko wiwerny jeszcze nie straciłem. No dobra, w końcu skończyłem craftować strzały. Zobaczcie, mamy moszczopsa tutaj. Raptor co prawda mnie zaatakował, ale... O, jeszcze tutaj jest Dilo, ale nie boimy się go. Co ty chcesz? Prastare, surowe mięso ryby. Na ostatnim slocie. Wiecie, jaki jest największy problem tego, że mi przedmioty zniknęły? Tak mi się wydaje. Największym problemem jest to, że nie mam, słuchajcie, kryokapsułek. Skąd mógłbym prastare mięso ryby wziąć? Z wody, nie? Patrzcie, wydra. Nawet dwie wydry. A ja zapomniałem na kryształowych wyspach mojej wydry. Tylko że nie widzę tutaj żadnych ryb. Jest ryba. Ale jaja. Jest tutaj. Ciekawe, czy ją oswoję od razu. No chodź. Mam ją. No i super. Przynajmniej już mi zimno nie będzie. I właśnie, bo ja dostałem od niej te... Got some hexagons you're keen to spend? 120 za 5 rzadkich grzybów. Co za... A za ile byśmy mogli kryształ kupić? Bo ja bym chciał Spyglassa. Zobaczcie, za 115 możemy kupić 10 kryształów. Ile trzeba na tego Spyglassa? 2 kryształu trzeba. Ej, dobra, ja se kupię od niej kryształ. Żebyśmy sobie zrobili tego Spyglassa. Chodź tu. Proszę bardzo, kupione. No spoko, fajnie było. Pięknie, zrobiliśmy zakupy, słuchajcie. O, i teraz proszę bardzo, wszystko widzimy, kurde, niczym się nie muszę przejmować, niczego się nie muszę bać, wiem co ile ma HP. Na przykład, o, ten tek, ciekawe, który miał tamten tekowy strider, czy strider, jaki miał level, ile miał życia, strasznie długo go biłem. No ale dobra, teraz już wiemy, co się dzieje dookoła nas. Tylko ja potrzebuję moszczopsa, słuchajcie, żeby zbierać jagody. I widzę moszczopsa jeszcze tam po drugiej stronie. Ja sobie polatam trochę, znajdę moszczopsa takiego, którego dam radę oswoić. Okej, słuchajcie, znalazłem trochę kryształu. W górach niedaleko. Oj, ale nie chciałem tak wyskoczyć aż daleko. Muszę się nauczyć tego kombinezonu używać. Także spoko, wszędzie mamy blisko w sumie. Metal mamy blisko, kryształ mamy blisko. Myślę, że sobie poradzimy, nawet bez tych przedmiotów, które straciliśmy niestety. No, także super. Zmarnowaliśmy co prawda tylko te punkciki. A, znowu statek się ruszył czy coś? Także zmarnowaliśmy tylko trochę waluty, żeby ten kryształ kupić. No, bez sensu troszkę. No, ale trudno, słuchajcie. Musiałem sprawdzić, jak to działa. I gdzie jest ten gość, co chciał rzadki grzyb? No nie. Zostaw go! No nie, no i se przyniosłem moszczopsa. Chciałem se ugotować mięso dla niego. I mi go przyleciał i jakiś wilk zeżarł. No kurde! Uparłem się na tego moszczopsa. Chcę tego moszczopsa, żeby mi zbierał już jagody. Żebym sobie mógł zrobić zatrute strzałki. Żebym sobie już tutaj mógł latać i oswajać cokolwiek chcę. To kurde od godziny latam i nie mogę z moszczopsa oswoić. No przecież oszaleję zaraz. No co to kurde jest? No i w końcu kurde. Udało się. Mam nadzieję, że go nic nie zje tutaj. Dość niebezpiecznie jest. Będziemy musieli się jakimś murem zająć tutaj, żeby było bezpiecznie. Ale wydaje mi się, że to zrobię sobie już poza odcineczkiem. Słuchajcie, w takim razie w końcu mi się udało. Przestań podążać, niech sobie on tu stoi. Popatrzcie, on sobie będzie tutaj zbierał już jagody. Wymyślę jakieś miejsce, znajdę jakieś lepsze miejsce może, gdzie będzie więcej takich roślinek do zbierania, ale to już sobie później myślę zrobię. Słuchajcie, w takim razie no najwyższy czas sprawdzić tę misję może, nie? I taką najprostszą misję bym sobie wziął. Co tu trzeba zrobić? Mi się wydaje, że ja tutaj potrzebuję jakiś karabin, bo tu popatrzcie, nie mogę dinozaurów wziąć. I chyba tutaj będę musiał z czymś walczyć, zobaczcie. To może wyścig byśmy sobie spróbowali. No dobra. Zaczynamy misję. Teleportuje mnie gdzieś. No to nieźle, kurde. No tego się nie spodziewałem, że będę się ścigał. A, zobaczcie, ja tu muszę przeskakiwać. Chyba. Jak on się mówiła, że wspina się na ściany. Jak on się wspina na ściany? No dobra, spokojnie. Nie wiedziałem, jak to działa. A jak ja mam to przeskoczyć? A, dobra. No ja muszę sobie obczaić umiejętności. Zaraz powtórzymy może ten wyścig, to ten. To będzie lepiej. Pyk. O, i taki teleport musimy zrobić. No to pięknie, kurde, żebym się... Chyba mogłem zeskoczyć, ale nie jestem pewny. Mind those security screens. Ja pierdzielę. No powiem wam szczerze, że nie jest mi łatwo tutaj, kurde. Nie wiem, nie znam tego dinozaura, ani nic, nie wiem jak on działa. O, ale teraz przyspieszenie dostałem. To kurde, to pewnie speedrunnerzy jacyś tu są tego wszystkiego. O kurde, gdzie ja jestem? Aha. A nie, no te wyścigi to nie dla mnie, ewidentnie. A dobra, ja tędy górą mam przejść, ja próbowałem skakać. Jak to clock running out? Gdzie ja jestem? No nie spadnij. 18 sekund mi zostało, no to niedobrze. Chyba nie zdążę. A, no i co? Ja tu miałem nie zeskakiwać na dół, tylko kurde... Dobra, ale szczerze mówiąc, wyścigi to nie dla mnie, nie? Wyścigi to nie dla mnie, ale... Ja tutaj dostałem dinozaura do wyścigów, nie? Więc co jakbyśmy sobie wypróbowali taką misję? Może też dostaniemy jakiegoś dinozaura do tego, nie? Okej, okej. No i dobra, mamy pół godziny, zobaczcie, pół godziny mamy. Okej, ale dobra, ja tutaj nie widzę nic. Dobra, zmieniamy strzały w kuszy. Nie widzę dinozaura tutaj jakiegoś. A mogę tu używać kombinezonu? Nie mogę. Aha. Aha. No to ewidentnie nie jestem, słuchajcie, gotowy na to. Biegnij. I patrzcie, tu jest jakaś odskocznia chyba. I co to daje? Absolutnie nic, ćmy za mną lecą. No dobra, musimy 7 takich tych aktywować. Pilnujmy energii i myślę, że mi się uda, nie? Coraz więcej ich będzie lecieć pewnie za mną. A ja mam pół energii, ej, to jest niedobrze, niedobrze to jest. O, o! Rzuciły jakąś sieć na mnie. Oj, no to niedobrze, oj, no to niedobrze. Tam jest jedno. I tam jest drugie. Troszkę odpocząłem. Ale jak tam wyjść? Dobra, chyba wiem. O, o. Nie mam energii już, to jest problem ogromny. No co? Ja, no to ja po drabinie nie wyjdę w takim razie. Nie ma szans. Myślałem, że mnie nie mogą zrzucić z drabiny. Nie, no to ja nie wyjdę po drabinie. Dobra, no to RIP, nie zrobimy tej misji. No szkoda, że straciliśmy wszystkie rzeczy, bo tak naprawdę jakbym do tego karabinu zrobił sobie amunicję, no to ja bym tam też mógł... prawdopodobnie pozabijałbym te ćmy i wyszedłbym po tych drabinach i pewnie bym zrobił sobie to, te punkty. No a tak to wyszła, no kaszanka nam wyszła z tego. No w takim razie będę musiał na pewno wrócić na The Island. Zrobię sobie nowy karabin, zrobię sobie amunicji dużo do tego karabinu, takiej do usypiania, takiej do strzelania. Przygotuję sobie prawdopodobnie jakiś fabrykator i wszystko, żebym tutaj już miał wszystko gotowe w bazie. I prawdopodobnie poza odcineczkiem troszeczkę tą bazę powiększę, a w następnym odcineczku już wszystko będziemy mieli, te fabrykatory i wszystko będziemy mieli gotowe. Bo ja sobie to raczej wszystko poza odcineczkiem przygotuję. W takim razie bardzo... Czekajcie, czy ten moshop podąża za mną? Nie, niemożliwe. W takim razie bardzo przydadzą mi się do rozbudowy bazy Doedicurus, którego gdzieś tutaj widziałem. I bober, nie? Boberka też byśmy sobie mogli oswoić. Później może jakieś siodła sobie na to zrobię. Dobra, przyprowadziłem sobie tutaj takiego Doedicurusa na 40 levelu. No musi nam... O kurde. Ile tego torporu? 150 torporu tylko? No, tego się spodziewałem. Ten Doedicurus był troszeczkę obity. Teraz ma tyle HP, że zwinął się w kulkę i problem będzie go oswoić, zobaczcie. I straciłem tylko strzały. Niepotrzebnie. Kurde, nic nie wychodzi dzisiaj, nic nie wychodzi. Skraszowały mi się przedmioty, wszystko przez te przedmioty. Gdybym miał wszystkie moje przedmioty i wszystkie dinozaury, nie byłoby tego. No nie byłoby tego, no. Dobra. Słuchajcie, w takim razie spróbujemy bobra oswoić. O Boże, w niego jeszcze mniej torporów chodzi. Ale jemu powinienem dać radę trafić w głowę może? No nie, nie wygląda to tak, jakbym dał radę. Kurde, ale on jest szybki. Czemu w głowę nie mogę trafić jakoś? Powinienem dać radę chyba, nie? O, patrzcie jak... A, o kurde, kamień. To niedobrze, bo ja wyliczone strzałki mam. Ale mnie oszukał, myślałem, że ucieka. Dobrze, w dobrym kierunku ucieka. Mejoberki potrzebujemy. Proszę bardzo. No chociaż bobra nam się udało. Mam nadzieję, że jak bobra postawię gdzieś obok drzewa, to on go będzie zbijał, jak się drzewo pojawi. O, zobaczcie, ten wstał. Może teraz damy radę. Ale nie mam strzałek. Idę dorobić strzałek i spróbujemy jeszcze tego Doedicurusa oswoić. No przydałoby się, Po tym jak straciłem te wszystkie rzeczy, ja bym sobie tutaj Terizino zostawił do zbierania drzewa. Bo Terizino miałem do zbierania drzewa i Doedicurusa też sobie wziąłem. I bym miał do zbierania kamienia i albo powiększyłbym bazę, albo bym zrobił coś więcej. Może jakieś misje więcej bym zrobił. Może by mi się udało więcej misji zrobić. No ale sprawdziliśmy sobie też w sumie te misje, więc też nie jest jakoś bardzo źle. Co prawda, no nie udało nam się zrobić tych misji. Może są jakieś inne, łatwiejsze misje, takie, w których dostanę dinozaura jakiegoś do tego. Tą z wyścigiem myślę, że dałoby się zrobić, tylko ja w sumie nawet nie wiem, ile tam tego wyścigu zostało jeszcze do końca. A druga sprawa, no za pierwszym razem, jak się nie znało trasy, no to troszeczkę kiepsko było, nie? No dobra, spróbujmy tego dziada oswoić jeszcze. O. A, dobra, już padł. No dobra. No to będzie. Będziemy mogli zbierać drewno i będziemy mogli zbierać kamień. Kurde, fatalnie z tymi przedmiotami moim zdaniem. Fatalnie. Bo robiłbym całkowicie inne rzeczy dzisiaj. No ale dobra, słuchajcie, w takim razie ja będę musiał zmienić mapeczkę. Teraz już wiem jak. Wiem wszystko. Troszkę tutaj porobiliśmy, sprawdziliśmy misję. W najbliższym czasie prawdopodobnie rozbuduję troszeczkę bazę i przede wszystkim właśnie jak wrócę z innej mapki, no to będę miał już fabrykator, generator, wszystkie te bariery, które potrzebujemy do przeżycia, do robienia nowych, lepszych rzeczy, narzędzi, amunicji i tak dalej. To wszystko tu już w następnym odcineczku będzie przygotowane i w takim razie... Możecie dać znać, o co w tych misjach chodzi i jak się do tego przygotowywać. Przede wszystkim właśnie, jak się do tego przygotowywać. Odkryć misję to ja mogę, wiecie, wejść na misję i sobie spróbować ją zrobić. Ale jak się przygotowywać? Generalnie co powinienem brać na takiej misji, bo tego nie jestem w ogóle pewny. Ale słuchajcie, tak jak mówię, no ja będę musiał zmienić mapkę i przygotować się ostro. A już na następny odcineczek, słuchajcie, będę... w 100% przygotowany. Bo to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!